Siema, tu Da Costa TV. Dziś zajmiemy się dietą wegetariańską, no jedną z najbardziej owianych mitami dziedzin w kontekście aktywności fizycznej. Umówmy się tak, że nie poruszam tutaj warstwy ideologicznej, dziś tylko czyste, suche fakty. Jo! Dobra, zacznijmy od wyprostowania paru mitów. Przyjęło się uważać, że białko pochodzenia roślinnego jest białkiem niepełnowartościowym. A co to jest białko pełnowartościowe? To białko, które zawiera wszystkie 9 aminokwasów, które nasz organizm nie jest w stanie samemu syntezować, tylko musi dostarczać z zewnątrz. No i co? Jak sobie się przyjrzymy, na Wikipedii jest bardzo fajna tabelka, która pokazuje, że tak naprawdę wszystkie 9 aminokwasów może dostarczyć dla osoby 60-kilowej 9 dużych ziemniaków. Czyli tak naprawdę to mit i większość roślin ma wszystkie 9 aminokwasów. Co ciekawe, na przykład taka soczewica ma więcej BCAA niż jajka. Co może być interesującą informacją dla ludzi, którzy trzymają dietę wegetariańską, jednocześnie uprawiają jakiś sport. Przykładowo kurczak ma 50% aminokwasów egzogennych, podczas gdy wspomniana soczewica 43%. I mam tutaj całkiem ciekawy wykres zawartości i aminokwasów egzogennych do zapotrzebowania. Wykres może wydaje się nieco zagmatwany. Zwróćcie uwagę na niebieski kolor, to pierś kurczaka. A wszystkie inne źródła są wegetariańskie. Jak łatwo możecie sobie dostrzec, tak naprawdę zawartość tych aminokwasów wcale zbytnio nie odstaje od mięsa. Czyli co? Czyli o co chodzi? W czym szkopuł? Ważne jest, co też wynika po części z tej tabelki, by na diecie wegetariańskiej różnicować te źródła białka, ponieważ no, liczą się te proporcje, które musimy dostarczyć, żeby wypełnić zapotrzebowanie. No niestety nie da się tak prosto jak na diecie mięsnej czerpać białka tylko z jednego źródła. Tutaj musimy je zmieniać, żeby tych aminokwasów dostarczyć odpowiednią ilość. Następną jeszcze drugi mam ciekawy wykres, jest to stężenie aminokwasów we krwi po przyjęciu białka serwatkowego, sojowego i kazeiny. Jak widzimy, sojowe wcale nie przedstawia nam się tutaj źle, wręcz przeciwnie. Stężenie nawet utrzymuje się przez jakiś czas wyżej niż popularnej kazeiny polecanej ludziom, którzy chcą rozbudować masę mięśniową. No i poziom leucyny to też szczególnie ważne dla ludzi chcących zwiększyć swoją masę mięśniową, gdyż leucyna uznawana jest za ten aminokwas, który odpowiada w największym stopniu za anabolizm masy mięśniowej. No i trzeci wskaźnik, czyli PDCAAS, on decyduje tak naprawdę o wchłanialności białka z pożywienia. Możemy też również tutaj zobaczyć, że soja absolutnie nie odstaje od takich popularniejszych źródeł białka jak kurczak, jak jajka, a nawet jest ciut lepsze niż wołowina. Dobra, skoro sprostowaliśmy sobie mit o niepełnowartościowości białka z roślin, to może teraz słowo o najczęstszych błędach w diecie wegetariańskiej. Dieta wegetariańska, od razu mówię, to nie jest niejedzenie mięsa. To jest o wiele więcej, trzeba spełnić szereg wymogów, żeby zachować się w zdrowiu. Ludzie często po przejściu na podrzuceniu mięsa mówią o czuciu się gorzej, o spadku siły, ale najczęściej jest to spowodowane właśnie błędami. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, brak zróżnicowanej diety no jest tak naprawdę samobójstwem przy diecie wegetariańskiej ze względu na fakt, o których wspominałem, że te aminokwasy muszą być dostarczone i muszą być różnorodne. Druga opcja, no jeśli odrzucimy mięso, a resztę jedzenia będziemy spożywać tak samo bez przeszkód, to też nie jest droga do celu, ponieważ no, kaloryczność też jest ważna. Zachęcam, niezależnie czy prowadzimy aktywność fizyczną czy nie, do chociaż pobieżnego monitorowania podaży kalorycznej. No natomiast gdy przechodzimy na inny model jedzenia, to się staje nieodzowne. Podobnie z makroskładnikami. Jeśli jedliśmy taki typowy polski obiad, kotlet, ziemniaki, surówka, a nagle odrzucamy kotlet,
pozostając przy reszcie, no to absolutnie to nie jest droga donikąd. Narażamy swoje własne zdrowie, już nie mówiąc o jakichś efektach treningów. No i co? Gdy odrzucamy mięso, odrzucamy przez to wiele rzeczy nam potrzebnych, które oczywiście da się zastąpić, ale no musimy je zastępować. I tak na przykład żelazo, którego jest sporo w mięsie, no musimy sobie zrekompensować na przykład z większym spożyciem pietruszki czy roślin strączkowych. Witaminy grupy B, to się znajduje najczęściej w produktach pełnoziarnistych, w łusce tego ziarna. B12, to jest ciekawy bardzo temat, gdyż B12 jest wytwarzane tylko i wyłącznie przez organizmy żywe, przez to jest dość trudno uzupełnić jego niedobory. Tutaj możemy skorzystać z suplementu albo kiszonek, czyli tam kiszonych ogórków, kiszonej kapusty, ale tylko z upraw, oraz przetwórstwa niesterylnie czystego. No jest to dość dziwny temat, ciekawy. Myślę, że poświęcę na ten temat odcinek. No i co jeszcze? Tłuszcze nasycone, które no mają złą prasę, ale są dla nas absolutnie niezbędne. No i tutaj z pomocą przychodzi nam olej kokosowy. Dobra, skoro sprawa jest taka prosta, dlaczego wszyscy nie przejdziemy na wegetarianizm? No w dużej mierze, pomijając oczywiście warstwę ideologiczną, chodzi o wygodę. Soczewica ma więcej białka na 100 gram niż kurczak, ale razem z białkiem dostarczamy około 3 razy tyle węglowodanów, co już nie ma miejsca w przypadku chudego mięsa. Dlatego właśnie dieta wegetariańska jest o wiele bardziej wymagająca, żeby to wszystko upchać, żeby makroskładniki się zgadzały. Gdy na przykład dbamy o rozbudowę masy i przyjmujemy 2 gramy białka na kilogram masy ciała, to musimy dostarczać naprawdę wiele białka, które niestety no nie da ciężko wyseparować normalnymi sposobami z roślin. Zawsze dostarczamy jakąś tam porcję tłuszczy i węglowodanów. No i co teraz? Z pomocą wychodzą odżywki. Białko serwatkowe, czyli pozyskane z mleka, także wegetariańskie, pozwoli nam właśnie dostarczyć sobie no coś na kształt mięsa, czyli w sensie oczywiście białko bez udziału węglowodanów i tłuszczy, co nie zaburzy nam makroskładników, nie zaburzy kaloryczności, a pozwoli rozwijać się dalej. To samo BCAA, także uzyskane z mleka, pozwoli dostarczyć sobie dodatkowych aminokwasów egzogennych, tych najbardziej odpowiadających za rozbudowę masy. Czyli co, konkludując, bez mięsa da się zbudować sylwetkę, ale bez roślin już nie za bardzo. Dzięki, cześć!